Cześć, witam wszystkich na kanale Eksperyment Ateizm i dzisiaj będzie drugie podejście do tematu proroctw biblijnych. I tak jak zapowiedziałem wcześniej, dzisiaj powiemy sobie o proroctwie kogoś takiego jak Daniel. To był prorok żydowski i zobaczymy tradycyjnie, co jest z tym nie tak. Także dzisiaj będzie proroctwo Daniela. I o co to tak naprawdę chodzi? Prorok Daniel, znamy go z Księgi Daniela ze Starego Testamentu. To był po prostu stary żydowski prorok, który sobie tam żył. Słynął z tego, że nie rozumiał proroctw. I co chwila pojawiał mu się jakiś archanioł, który mu te proroctwa tłumaczył, tak żeby on je w końcu zrozumiał. No i któregoś razu pojawił mu się archanioł Gabriel, i powiedział mu tak. Ustalono 70 tygodni nad twoim narodem i twoim świętym miastem, aby położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przepieczętować widzenie proroka i namaścić to, co najświętsze. Oj. Księga Daniela, rozdział 9, werset 24. Czyli chodzi o przepowiednie dla miasta Jerozolima i dla całości, dla świątyni i tak dalej. W następnym wersecie to się troszkę wyjaśnia. Ty zaś wiedz i rozumij. Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, to jest ważne, do władcy pomazańca, czyli do przyjścia Jezusa. 7 tygodni i 62 tygodnie zostaną odbudowane dziedziniec i wał, w czasach jednak pewnych ucisków. Księga Daniela, rozdział 9, werset 25. O co tu chodzi tak naprawdę? Chodzi o to, że od momentu, kiedy zostanie ogłoszone, że będzie odbudowana Jerozolima, nie cała sama świątynia, ale i mury i całe miasto, od tego momentu ma upłynąć jakiś tam określony okres czasu, kiedy nadejdzie Jezus jako Mesjasz. Po pierwsze, żeby była jasność, tutaj jest cały czas mowa, że będzie ileś tygodni. Konwencja była taka przyjęta, wtedy tak to liczono, że czy bodajże Grecy później w tłumaczeniu tak to przypisali, że ten tydzień to jest tak naprawdę 7 lat. Chodzi o 7 lat. Żeby być dokładniejszym jeszcze, nie chodzi o lat takich jak my mamy teraz, tylko o lata, w których rok ma 360 dni. Tylko tyle. To jest taka, tak się to przeliczało. Tak jest to liczone. Czyli od momentu zapowiedzi, że Jerozolima będzie odbudowana, upłynie te 69 tygodni. I te 69 tygodni to się bardzo ładnie przelicza. 173 880 dni. Jeśli się pomnoży 69 razy 7 razy 360, to tyle dni nam wyjdzie. Skąd wiemy, kiedy ogłoszono, że Jerozolima ma być odbudowana? A też to wiemy z Pisma Świętego. Chodzi o to, że w księdze Nehemiasza w rozdziale 2 czytamy. Nehemiasz mówi: w miesiącu Nisan, w 20 roku panowania króla Artakserksesa, usługując mu jako podczas wziąłem wino i tak dalej, tak dalej. On tam opisuje, że wziął wino, polał królowi. No i król mu wyjaśnił, że trzeba odbudować świątynię, trzeba bramy, trzeba mury i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy, król wydał dekret, że trzeba odbudować Jerozolimę. I to jest ta data, na którą się powołują w liczeniu, odkąd trzeba liczyć te wszystkie 69 tygodni razy lata razy 7. Takie to jest troszeczkę pokręcone. W miesiącu Nisan, w 20 roku panowania króla Artaksesa. Co to znaczy? W miesiącu Nisan. Wszyscy interpretatorzy tej przepowiedni twierdzą, że zarządzenie odbudowy Jerozolimy, czy ten dekret, był wydany 14 marca 445 roku przed naszą erą. Dlaczego 14 marzec?
No bo przecież Nehemiasz nie mówi wprost, którego miesiąca Nisan ten dekret został wydany. On tylko mówi o miesiącu. Natomiast przyjmuje się z grubsza, że to był pierwszy dzień miesiąca Nisan. I jak się to przeliczy z tych wszystkich starożytnych kalendarzy, to wychodzi nam 14 marzec. Grubymi nićmi jest opisane. To jest pierwsze takie ale, które... Pierwsze, co jest nie tak z tym tak naprawdę, to jest ta data wyliczona. No dobra, niech będzie. Moment, w którym Jezus ma być tym ogłoszonym, że do władcy pomazańca, czyli do momentu, kiedy Jezus będzie ogłoszony Mesjaszem, ma upłynąć te, ile tam miało być, 173,088 dni. I to z kolei ma mieć miejsce 6 kwietnia 32 roku naszej ery. Teoretycznie ta przepowiednia przepowiada moment, w którym Jezus wjeżdża do Jerozolimy na osiołku i uczniowie obwołują go królem. I to jest ten moment. I te wszystkie wyliczenia, choćby można się kłócić, mniej więcej się zgadzają. Wszystkie te wyliczenia mniej więcej się zgadzają. Czyli mamy tak, reasumując. Archanioł mówi Danielowi, że od momentu ogłoszenia, od momentu decyzji, ma być Jerozolima odbudowana, do momentu wjazdu Jezusa i ogłoszenia go królem minie określony okres czasu. I to wyliczenie jest prawidłowe. Mniej więcej, jeśli przyjmujemy, że ten miesiąc Nisan to jest ma być od pierwszego, a nie od któregoś tam liczono, to tak to wygląda. Pierwsze, co jest nie tak z tym, znaczy w zasadzie to już drugie, co jest nie tak z tym, bo pierwsze, co jest nie tak, to było, że ten pierwszy, nie wiadomo dlaczego się przyjmuje. Drugie, co jest nie tak z tym. Jezusa wielokrotnie wcześniej chciano obwołać królem. W Nowym Testamencie czytamy w Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 6, werset 15, 7, werset 30 i 44. Chciano go obwołać królem wcześniej, ale on uciszał uczniów i tłumaczył się: nie nadeszła jeszcze moja godzina. Dopiero jak już przyszedł ten 6 kwietnia 32 roku i on wjechał do Jerozolimy, to on już wtedy nie uciszał uczniów. On wiedział, że w tym dniu miał się pojawić Mesjasz i specjalnie zrobił to tego, a nie innego dnia. Zrobił to celowo, żeby wypełnić przepowiednie Daniela. Czyli mamy już drugie, co jest nie tak z tym. Działanie, świadome działanie na rzecz wypełnienia przepowiedni. To, co mówiłem w poprzednim odcinku, robimy specjalnie, coś robimy, żeby jakaś przepowiednia się wypełniła z naszym udziałem. Super. I co my tu mamy? Wyliczenia mniej więcej się zgadzają. Jeśli się przyczepimy do tego miesiąca Nisan, czy to jest pierwszy, czy to jest któryś, nie jest powiedziana konkretna data. Ten nasz kochany Nehemiasz nie mówi konkretnego dnia miesiącu Nisan, kiedy to się stało. Także tu troszkę już grubymi nićmi jest to szyte. Po drugie, Jezus, znając tą datę, świadomie daje się ogłosić królem właśnie w tym dniu. Czyli świadomie chce spełnić jakąś przepowiednię. Gdyby ona była tajemnicą i on ją spełnił nieświadomie, no to by się można było jeszcze kłócić, a tak. A najważniejsze, co jest nie tak z tym? Co jest tak naprawdę nie tak z tym? Ogłoszenie przepowiedni jest w książce w Starym Testamencie, który nie wiemy, czy jest prawdziwy, czy fikcyjny. Nie znamy autora, nie możemy tego zweryfikować w innych źródeł. Nie możemy tego zweryfikować w innych źródłach, czy rzeczywiście Danielowi się pokazał archanioł Gabriel,
Jak to sprawdzić? Czy on rzeczywiście mu to powiedział? Czy tam rzeczywiście chodziło o 69 tygodni? Jedyne źródło tej informacji jest w Piśmie Świętym. Kolejna sprawa. Data początku. Jedyne źródło, o którym tu mówimy, to też jest Pismo Święte. W dodatku autor księgi Daniela i księgi Nehemiasza jest ten sam. Także on sobie daje przepowiednie, później określa mniej więcej ten punkt początkowy, kiedy niby ona ma być, to liczenie ma się zacząć, a później mamy kolejną książkę, która nie wiemy, czy jest prawdziwa, czyli Nowy Testament, w którym ta przepowiednia się wypełnia. Czyli mamy tak, jedną fikcyjną historię, pierwszy tom jakichś tam dziejów Jasia Kurdybanka. No i jest przepowiedziane, że Jaś Kurdybanek za 30 lat pojedzie do Krakowa, przewróci się na rynku i walnie się w łeb. No i mamy później 12 tom dziejów Jasia Kurdybanka i on rzeczywiście jest w Krakowie, przewraca się specjalnie i rozwala sobie głowę. No, wszystko byłoby fajnie, pięknie, nawet można by było data policzyć i tak dalej, tylko że to nie wiemy, czy była prawda. Ten początek przepowiedni, początek tego liczenia i ten koniec liczenia też nie wiemy, czy jest prawdziwy, czy tylko fikcyjny. Nie mamy tego jak zweryfikować, czyli możemy sobie dodawać, liczyć po drodze, te dni mnożyć jak chcemy i tak dodajemy tylko kolorowe jednorożce do kolorowych jednorożców i nic poza tym. Także tyle, jeśli chodzi o przepowiednię Daniela. Tam jest o wiele więcej różnych wynalazków z tą przepowiednią. Oni tam przepowiadają te ileś tam tych lat, które jest wyliczone, z te 69 razy 7 i tak dalej. Im się to w cykle, im się z tego robią. Oni przewidują ponowne przyjście Jezusa, koniec czasów przez to, albo jedni twierdzą, że ta przepowiednia się w ogóle już nie spełniła. Żydów to w ogóle nie cieszy, bo oni w ogóle nie, nie przyjmują do wiadomości, że ta przepowiednia cokolwiek ten oznacza. Wystarczy sobie wpisać nawet głupiego YouTube'a Daniel z Profesy i tam są dyskusje, debaty się toczą non-stop i świadkowie Jehowy, i Żydzi, i chrześcijanie, i różne odłamy kłócą się między sobą, jak to interpretować, jak liczyć te dni, także tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o przepowiednię Daniela. Ja tam dołączę troszkę materiałów pod spodem. Dużo jeszcze można by było o niej powiedzieć, ponieważ ona tam jeszcze wyliczono bardzo dokładnie, tak jak i tutaj wyliczono moment chrztu Jezusa, moment ukrzyżowania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, tak jak widzimy na tym przykładzie, niczego nam to nie udowadnia. Jeden Spider-Man, dodać dwóch Spider-Manów, to jest trzech Spider-Manów. To jest takie sumowanie. Także tyle, jeśli chodzi o tą przepowiednię. Do zobaczenia następnym razem.